Dzień dobry. Jedzenie miodownika to ogromna przyjemność. Gorzej już z jego zrobieniem, bo zajmuje trochę pracy, czasu. Natomiast można zrobić go w takiej wersji, ja to nazywam dla leniwych, która jest zdecydowanie szybsza, łatwiejsza, no i poradzi sobie z nią zdecydowanie każdy. Zapraszam Was na film. No to zaczynamy, czyli składniki. Co będzie potrzebne? Do przygotowania ciasta miodowego potrzebna będzie mąka. Jest to mąka 450, czyli tortowa, pół kilograma. Do tego 100 g cukru. Ja polecam Wam cukier trzcinowy, ale możecie również użyć białego. 100 g miodu, 125 g masła, jedna łyżka sody i całe jajko. Krem, skoro ma być ekspresowy, będzie kremem budyniowym i do jego przygotowania potrzebny będzie litr mleka, 175 g masła, 100 g cukru, najlepiej drobnego, 2 żółtka i 3 budynie bez cukru, każdy o gramaturze 40 g. I tak właściwie z tych składników przygotujecie już wyśmienity miodownik. Ale ja jeszcze go trochę podkręcę na górze taką masą orzechową, którą właściwie możecie pominąć, ale nie musicie. Jeśli jej nie pominiecie, uczynicie to ciasto naprawdę wyjątkowym. Do przygotowania masy orzechowej potrzebne będą orzechy włoskie. Tych orzechów mam tutaj 350 g. Będzie potrzebne 100 g masła, 100 g cukru, najlepiej trzcinowego, ale może być również biały, i 100 g miodu. A co będzie jeszcze potrzebne? Duża miska, mniejsza miska, sitko do przesiania mąki, patelnia do podprażenia orzechów, rózga, łopatka, mały garnek, wałek, folia spożywcza, papier do pieczenia, blacha 26x37, jeśli macie taką, która się niewiele różni wymiarem, też może być, i mikser z takimi końcówkami. Zaczynam od przygotowania budyniu, bo do zrobienia masy budyniowej budyń musi całkowicie ostygnąć. I jeśli przygotowujecie sobie na bieżąco składniki, to masło do przygotowania masy budyniowej wyjmijcie już, bo ono powinno być w temperaturze pokojowej, podobnie jajka. Do garnka odlewam z dzbanka około 800 ml mleka i mleko ustawiam na palniku kuchenki. Staram się je zagotować, pilnujcie, żeby nie wykipiało. Do pozostałej części mleka w dzbanuszku dodaję budynie i bardzo dokładnie mieszam. Kiedy mleko w garnku zaczyna się już mocno rozgrzewać, dodaję do środka łyżeczkę masła. Z tego masła, które potem ma być do kremu. Dzięki temu, że dodacie je do gotowania budyniu, ten budyń potem będzie Wam o wiele łatwiej rozprowadzić i wymieszać z masłem, żeby masa była bardziej puszysta i kremowa. Kiedy mleko w garnku zaczyna się już gotować, jeśli macie kuchenkę elektryczną, przestawcie garnek obok, jeśli indukcyjną bądź gazową, zmniejszcie moc do minimum. Wtedy można zacząć dolewać wymieszane mleko z budyniami. Pamiętajcie, aby przed samym dolaniem jeszcze raz je wymieszać i podczas dolewania cały czas należy mieszać rózgą. Jeśli widzicie, że budyń zaczyna się zbyt szybko ścinać, odstawcie garnek na bok, jeśli macie właśnie kuchenkę elektryczną bądź gazową, czy zmniejszcie całkowicie moc i energicznie cały czas mieszajcie. W budyniu nie powinno być grudek. Jeśli natomiast masa nie będzie chciała się zbyt szybko ścinać, musicie cierpliwie mieszać. Zależy to oczywiście od tego, jaka była początkowa temperatura mleka, gdy zaczęliście wlewać do niego wymieszane zimne mleko z budyniami. Gdy budyń zrobi się już mocno gęsty, możecie z powrotem zwiększyć ogrzewanie pod garnkiem albo po prostu wrócić na gorący blat kuchenki i chwilę pogotować ten budyń. Chodzi o to, żeby tak kilka razy zabulgotał.
Budyń jest bardzo gorący, a do przygotowania kremu musi być zimny, dlatego przekładam go do miski, ażeby na wierzchu nie utworzył się kożuch podczas styknięcia takiego budyniu, przykrywam go folią spożywczą. I to jest bardzo ważne, żeby ta folia dotykała bezpośrednio do powierzchni budyniu. I taki budyń odstawiam do ostygnięcia. Garnek już jest umyty, więc zabieram się za przygotowanie ciasta miodowego. Do garnka przekładam masło, cukier i miód. Garnek stawiam na kuchence i wszystko ze sobą podgrzewam tak długo, aż składniki się połączą, a cukier całkowicie rozpuści. Gdy już się rozpuści, mogę odstawić na bok, niech stygnie, a w tym czasie rozgrzewam piekarnik do 180 stopni, górne i dolne grzanie. Kiedy miód połączony z masłem i cukrem ostygnie, to widać od razu po nim, bo zmienia konsystencję, robi się bardziej mleczny i gęsty, mogę zacząć przygotowanie ciasta. Do miski przesiewam mąkę, dodaję sodę, sodę mieszam razem z mąką i dolewam przestudzoną mieszankę masła, miodu i cukru. Wbijam jajko i wszystkie składniki ze sobą mieszam. Na początku to zagniatanie ciasta będzie dosyć trudne, bo się będzie sypać, natomiast jeśli trochę nad nim popracujecie, zobaczcie, uda się zrobić z niego takie jednolite ciasto. Dzielę je na dwie części. Ale jeszcze zanim zabiorę się za rozwałkowywanie ciasta na blaty, zaglądam do budyniu. On jest jeszcze dosyć mocno ciepły, a za chwilę będzie im potrzebny, więc trochę mu pomogę. Zdejmuję folię i po prostu mieszam. W ten sposób trochę przyspieszę jego studzenie, potem z powrotem przykrywam folią i tak możecie powtarzać tę czynność kilka razy. Tradycyjny miodownik to taki, który ma dużo warstw ciasta i dużo warstw kremu. Ale my dzisiaj robimy na skróty, dlatego ja przygotuję tylko dwa blaty. Teraz, aby ułatwić sobie równomierne rozłożenie ciasta na całej powierzchni blachy, przekładam do blachy papier do pieczenia, który zaginam tak, aby wypełnił on całe dno blachy. Z drugim papierem do pieczenia robię dokładnie to samo i teraz na każdy z papierów do pieczenia przekładam po jednej części ciasta. Ciasto na początku rozkładam ręcznie, a potem mogę już sobie pomóc wałkiem. I zobaczcie, w taki prosty sposób macie równo rozwałkowane ciasto na dokładnie taki wymiar, jaki potrzebujecie do pieczenia. Proszę bardzo, zobaczcie. Teraz takie ciasto przekładam do blachy i do piekarnika. Jak długo piec? To jest odpowiedź, której nie lubię podawać w swoich filmach, ale do zrumienienia. Ciasto ma być delikatnie rumiane. Pamiętajcie też, że robiłam je na cukrze trzcinowym, co już spowoduje, że ciasto będzie ciemne, przez to również lepsze, smaczniejsze jak dla mnie, ale nie powinno być zbyt ciemne. Ile to trwa? To zależy naprawdę od Waszego piekarnika. W moim piekarniku to jest dokładnie 12 minut, ale u Was może być to 10 minut, ale i również 14. Zresztą tak naprawdę to od Was zależy, na ile przypieczecie sobie to Wasze ciasto, bylebyście nie spalili. A ja w tym czasie rozwałkowuję drugie ciasto. Widzę, że ciasto już zaczyna mieć taki piękny kolor jak trzeba. No i za chwilę zadzwoni również 12 minut, ale ja już wyciągam. O właśnie. Zobaczcie, tak wygląda pięknie przyrumienione ciasto miodowe. Ciasto zdejmuję z blachy, najlepiej jakbyście położyli to na takiej kratce do ostygnięcia, a na blachę przekładam to już wcześniej rozwałkowane. I wkładam do piekarnika na kolejne 12 minut. Gdyby Wam przyszło do głowy piec
oba ciasta, oba blaty razem w piekarniku, to od razu Wam powiem, to nie jest dobry pomysł. To ciasto potrzebuje równomiernego grzania od góry i od dołu, więc pieczcie osobno. Ciasto po upieczeniu, zobaczcie, jest dosyć miękkie, ale jak ono wystygnie, zrobi się bardzo twarde. A w międzyczasie warto zamieszać znowu w budyniu po to, żeby szybciej ostygł. Ten już jest letni, ale ja bym chciała, żeby był całkowicie zimny, żeby mi się krem udał, żeby nie miał grudek. Drugi blat wzywa. Wyjmuję. I również przekładam na kratkę, żeby ostygł. Jeśli macie tylko jedną kratkę, to ten można już zdjąć. On już jest chłodny. Zobaczcie, jaki jest sztywny w porównaniu do tego, który jeszcze jest miękki. Ale on oczywiście za chwilę zrobi się taki sam jak ten. Dopiero kiedy budyń przestygnie całkowicie, można zabrać się za przygotowanie kremu budyniowego. Do jego przygotowania ja wybrałam dzisiaj cukier biały, a to dlatego, żeby zachować piękny kolor tego śmietankowego budyniu. Jeśli wolicie, możecie użyć cukru trzcinowego. Najważniejsze, żeby był to drobny cukier, bo taki cukier jest o wiele łatwiej rozetrzeć w maśle. No właśnie, zaczynam od ucierania masła. Masło przekładam do miski i używając końcówek miksera, tych tradycyjnych, najpierw na małych obrotach, potem na coraz większych, masło po prostu ucieram. Dodaję stopniowo cukier, tak aby rozetrzeć cukier w maśle, żeby nie był w ogóle wyczuwalny. I kiedy już się rozetrze, pamiętajcie tutaj, aby raz na jakiś czas zebrać z brzegów, szczególnie teraz przed dodaniem żółtka, żeby zebrać z brzegów tę całą masę, no i właśnie dodaję żółtko. Najpierw jedno, ucieram i w momencie, kiedy się całkowicie wmiesza już w masło z cukrem, dopiero dodaję drugie. Teraz mogę zacząć dodawać budyń. Budyń dodaję po jednej łyżce. Jeśli budyń przygotowaliście dzień wcześniej i stygł sam, bez mieszania w międzyczasie, przed dodaniem pierwszej łyżki należy go bardzo dokładnie wymieszać. Krem ucieram tak długo, aż wykorzystam cały budyń. Pamiętajcie też, aby nie ucierać go zbyt długo, bo się zrobi za rzadki, tylko do momentu połączenia się składników. I tak oto krem gotowy. Jest tak dobry, że aż wierzyć się nie chce, że jak na taki prosty krem jest tak doskonały. Ja już tu sobie położyłam jedną część ciasta i przekładam na nią krem. I oczywiście, gdy rozłożę równomiernie krem budyniowy na pierwszym blacie, przykrywam go tym drugim blatem. Jeśli macie ochotę, możecie jeszcze wyrównać krem na brzegach ciasta. I ciasto właściwie można by już takie zostawić. Oczywiście musi odczekać swoje, żeby blaty nabrały wilgoci od kremu budyniowego, ale ja jeszcze obiecałam Wam tutaj na górze warstwę z orzechów. To zabieram się za orzechy. Orzechy, zanim przełożę na patelnię, łamię w dłoniach. Dlatego w dłoniach, bo mam większą kontrolę nad kawałkami. Jeśli wolicie je bardzo drobno posiekać, również możecie. Natomiast takie w większych kawałkach dużo ładniej będą się prezentowały. I teraz podprażam je, przypominam, na średniej mocy kuchenki przez około 10 minut, pamiętając, aby je mieszać. Orzechy naprawdę warto podprażyć, bo dzięki temu będą bardziej chrupiące i aromatyczne. Po 10 minutach podprażania zdejmuję już patelnię z ogrzewania. Niech one powoli stygną, a ja wymieszam w garnku miód, masło i cukier. Znowu zależy mi na tym, aby cukier się rozpuścił, żeby nie było można wyczuć tych grudek cukru. I kiedy tylko się połączy, muszę taką masę trochę przestudzić. Kiedy słodka masa trochę przestygnie, zobaczcie, jak ona się zrobiła gęsta, dodaję do niej orzechy, mieszam i wykładam na górę ciasta. I proszę bardzo, gotowe. Absolutnie nie próbujcie jeszcze teraz tej polewy.
ciekawe, ile osób w tej chwili spróbowało, bo jest niesamowicie pyszna i może się tak skończyć, że ją po prostu zjecie. Ciasto wygląda, sami przyznacie, o wiele bardziej atrakcyjnie, jak smacznie. No musicie sami spróbować zrobić, ale zjeść możecie dopiero za jakieś 12 godzin. Ja przeważnie takie ciasto robię wieczorem albo rano. Przykrywam je wtedy tym drugim papierem i w ten sposób chowam do lodówki albo w jakieś inne chłodne miejsce. Następnego dnia to ciasto miodowe zrobi się bardziej miękkie i da się w ogóle je pokroić. Oczywiście pokroję je dla Was. W tej chwili się żegnam. Życzę Wam smacznego i zróbcie sobie taki szybki, prosty, łatwy i jaki smaczny miodownik. Do zobaczenia. Jeszcze jedna informacja, myślę, że bardzo ważna dla wszystkich, którzy takie ciasto chcą przygotować wcześniej. Ale nie wcześniej, 2-3 dni wcześniej, bo to ciasto rzeczywiście może tyle leżeć, ale to ciasto możecie sobie przygotować nawet miesiąc wcześniej, bo świetnie się sprawdza po rozmrożeniu, czyli można z powodzeniem mrozić. Jak mrozić? Ciasto przygotowujecie tak jak teraz, wkładacie na 12 godzin do lodówki i wtedy albo w całości, albo porcjujecie i wkładacie do zamrażalnika. Jak rozmrażać? Po prostu zostawcie na 2-3 godziny, jeśli w takim dużym kawałku, bądź na pół godziny, jeśli w mniejszych. I możecie podawać, zajadać. I jeszcze raz Wam życzę smacznego. Do zobaczenia.